Witam Państwa. Kasia Tomkowiak z Książnicy Kopernikańskiej Towarzystwa Miłośników Torunia. Dzisiejsze nasze spotkanie chciałabym poświęcić niezwykłej postaci. W roku stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Polskę chciałabym Państwu powiedzieć o Leonie Szymańskim. No taka pierwsza myśl. Dlaczego akurat o Leonie Szymańskim? Otóż uważam, że jest to postać znacząca, ale mało znana. Leon Szymański, Bajończyk z Podgórza, Halerczyk z Podgórza i Torunia. Nasz dzisiejszy bohater urodził się w Krakowie w 1892 roku. W rodzinie urzędniczej, jego tata był urzędnikiem pocztowym. Od najmłodszych lat został wychowankiem księży ojców Michalitów w Pawlikowicach. Tam wpojone ideały, jak i wychowanie w rodzinie spowodowały, że od najmłodszych lat Leon Szymański był wychowywany w duchu patriotyzmu i wiary. Kościół katolicki i przykazanie ojców Michalitów z Pawlikowic, które brzmiało "Któż jak Bóg", czyli zawołanie świętego Michała Archanioła, było dla tego młodego człowieka ważną wskazówką na całe życie. Po szkole u ojców Michalitów pojechał do Tarnowa, gdzie kontynuował naukę w znakomitej szkole ogrodniczej. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że program tej szkoły daleko sięgał poza szkołę średnią. Dyrektor szkoły wszystkim uczniom wpajał nie tylko miłość do wykonywania zawodu ogrodnika, człowieka, który uprawia i zarówno kwiaty, krzewy, ale i warzywa, ale także wpajał taką misję, żeby propagować uprawę ciekawych i pożytecznych roślin. W przypadku Leona Szymańskiego zafascynowała go uprawa winnej latorośli. Dyrektor szkoły w Tarnowie miał duże doświadczenie wystawiennicze, był ekspertem na wielu renomowanych wystawach w Wiedniu i Paryżu. Zaszczepił swoim uczniom taką chęć zdobywania wiedzy nie tylko na miejscu, a wówczas młody Leon Szymański obracał się w zaborze austriackim, ale żeby sięgać po wiedzę za granicami. Za dobre wyniki w nauce i dzięki temu, że szkoła nastawiła swoich uczniów do tego, żeby wyjeżdżać i uczyć się na zewnątrz, pozyskał młody Szymański środki ze Lwowa, dzięki którym odbył dodatkowe studia, dziś byśmy powiedzieli, że było to stypendium, w Szwajcarii, w Anglii, we Francji. Pieniążki się dosyć szybko skończyły, szkołę ogrodniczą skończył w 1911 roku, wówczas miały miejsce te wojaże zagraniczne, w czasie których bardzo dużo uczył się, także praktycznie zawodu. I w 1914 roku zmiany polityczne na całym świecie, czyli sytuacja tuż przed wybuchem I wojny światowej i sam zamach w Sarajewie, który rozpoczął tę ogromną, wielką wojnę, zastał go w Paryżu. W połowie 1914 roku młody Leon Szymański, absolwent szkoły w Tarnowie, ale i osoba, która bywała już w wielu krajach, zetknął się ze środowiskiem polonijnym. Wspominałam o patriotycznym wychowaniu, które wyniósł zarówno ze szkoły ojców Michalitów, jak i z domu rodzinnego, chęć ukochania ojczyzny i udowodnienia tego w sposób czynny. Wówczas nie tylko w Paryżu, ale we Francji wielu Polaków chciało walczyć aktywnie o Polskę, o to, żeby wróciła na mapę świata. Do nich należał też młody Leon Szymański. Znalazł się w bardzo ciekawym środowisku w 1914 roku w Paryżu. Z jednej strony było to środowisko Wacława Gąsiorowskiego. Kojarzymy tę osobę, to powieściopisarz, znakomity dla nas dzisiaj znawca epoki napoleońskiej, ale wówczas to był znany działacz polonijny.
W tym środowisku, w którym znalazł się Leon Szymański, aktywnie działało także rodzeństwo zamojskim, pan hrabia Zamojski, jego siostra Maria. Te środowiska, w których on się obracał, były to środowiska polonijne, w których myślano, w jaki sposób włączyć się w walkę o odzyskanie niepodległości, bowiem wybuch Wielkiej Wojny, I wojny światowej spowodował, że sprawa powrotu Polski na mapę świata stała się bardziej aktualna. Nastąpiło naprawdę umiędzynarodowienie tej sprawy. Dlatego większość Polaków, tych z Paryża i tych z Francji, postanowiła zacząć starania różnymi kanałami o to, żeby stworzyć jednostkę polską samodzielną we Francji. No, ich starania nie w pełni zostały zrealizowane, ponieważ takiej odrębnej jednostki Francuzi dla Polaków nie stworzyli. Było to spowodowane także tym, że Francja była w sojuszu z Rosją. Imperium Romanowych, duży kolos na glinianych nogach, jeszcze się wówczas nie rozsypał. Jeszcze Rosja carska miała duże wpływy, no także i interesy, i biznes z Francją. Dlatego Francuzi postępowali bardzo ostrożnie. Młody Leon Szymański, entuzjaści odzyskania przez Polskę niepodległości dzięki walce bezpośredniej, stanęli przed alternatywą, że można będzie stworzyć samodzielną jednostkę, ale w ramach Legii Cudzoziemskiej. Dla nas brzmi to dzisiaj nieco egzotycznie. Ale nie było wtedy innej możliwości. Planowano utworzenie całego Legionu Polskiego, przy czym warto tutaj zaznaczyć, że nie tylko Polacy z zaboru austriackiego, do jakich należał Leon Szymański, ale i na przykład Polacy z naszych tutaj terenów, czyli z zaboru pruskiego, byli w momencie wybuchu wojny na terenie Francji traktowani jak tak zwani obywatele wrogich państw i natrafiali na wiele trudności. Z tą pomoc pani hrabiny Marii Zamojskiej była bardzo duża i wszystkich tych, którzy mogli, tym młodym, często ludziom niekoniecznie zasobnym pomóc. Dlatego ta propozycja w Legii Cudzoziemskiej, chociaż no, wydawała się trudna do zaakceptowania, została przyjęta entuzjastycznie. Jeszcze przed wydaniem dekretu z 21 sierpnia 1914 roku sam Wacław Gąsiorowski prowadził taki komitet wolontariuszy, gdzie zgłaszali się Polacy masowo, żeby walczyć. Dzięki tym działaniom także Związku Zachodnioeuropejskiego Sokolego, no ta sprawa w Paryżu odbiła się dużym rozgłosem. Już następnego dnia, czyli 22 sierpnia 1914 roku, Polacy zaczęli się zgłaszać po ogłoszeniu tego dekretu na ochotnika do walki, żeby walczyć na froncie przeciw Niemcom po stronie francuskiej, ale za Polskę. Od początku nad tym pomysłem krążyła jednak taki duży znak zapytania, jak na to zareaguje Rosja. Otóż Rosja była oczywiście z tej sytuacji niezadowolona i podjęła interwencję. Ale zanim władze carskie wyraziły swoje niezadowolenie, że Polacy będą mogli aktywnie i z bronią u nogi walczyć o Polskę po stronie Francji, to ochotnicy napływali do Paryża masowo. Na terenie koszar Gwardii Republikańskiej odbywały się takie pierwsze zapisy, przegląd lekarski i duża część Polaków mogła zgłosić się. Częściowo z nich nie wszystkim udało się zakwalifikować. Z tych Polaków, którzy zgłosili się, część trafiła do Bayonne, jak Leon Szymański, a część do Rouen. Stąd mówimy o dwóch jednostkach w ramach Legii Cudzoziemskich, o Bajończykach i Rueńczykach.
Bajończycy, trafiając do Bajoń, mieli już sztandar. Ten sztandar współfinansował i zamówił Lążymański jeszcze w czasach paryskich, zanim ochotnicy nie zostali przerzuceni do Bajoń. Okazał się ten jednak sztandar niewystarczający. Trudno mi powiedzieć z jakich powodów, natomiast rachunek jeszcze długo był przechowywany przez rodzinę Leona Szymańskiego za ten pierwszy sztandar. Drugi sztandar został ufundowany przez społeczność Bajoń i wręczony przez mera jednostce. Myślano, że uda się powołać większą jednostkę. Wspominałam, że planowano powołanie legionu. Udało się powołać kompanię, czyli mniejszą jednostkę. Ale Polacy tam, którzy trafili, wykazywali się dużym zaangażowaniem. Pierwsze ćwiczenia, oprócz tych paryskich na placu republikańskim, Gwardii Republikańskiej, te w Bajoń, były bardzo ciężkie. Otóż w Legii Cudzoziemskiej oni zostali zakwalifikowani jak tak zwani ochotnicy na czas wojny. Oprócz Polaków służyli tam także Czesi, Belgowie, Włosi i czekała ich taka służba, takie ćwiczenia jak każdego innego, kto zgłaszał się do Legii Cudzoziemskiej, czyli niekończące się marsze i dziś byśmy powiedzieli taki trening kondycyjny. Polacy, którzy zgłosili się do Legii Cudzoziemskiej, pochodzili z różnych stron świata, ale także pochodzili z różnych warstw społecznych. Zgłaszali się ludzie, którzy wychowali się na roli, byli to także robotnicy, była inteligencja, była arystokracja. Wśród przyjaciół Leona Szymańskiego znalazł się także Władysław Szujski, syn Józefa Szujskiego, znanego historyka, i on okazał się pierwszym chorążym tego sztandaru, zarówno tego, który nie został poświęcony w Bajonie, jak i później tego, który został poświęcony w Bajonie. Wśród przyjaciół Leona Szymańskiego znalazł się też hrabia Jan Sobański, który był drugim chorążym sztandaru Bajończyków. Po bardzo trudnym i wyczerpującym przeszkoleniu w Bajoń, chociaż było one krótkie, zdecydowano, że Bajończycy będą walczyli na froncie zachodnim w Szampanii. Trzeba tutaj dodać, że niektórzy dowódcy i ci, którzy szkolili Polaków, byli przez nich bardzo uwielbiani, ponieważ rozumieli, że Polacy zgłosili się do Legii Cudzoziemskiej nie dlatego, żeby otrzymywać duże pieniążki za służbę, ale zrobili to z pobudek patriotycznych. Natomiast niestety nie udało się uniknąć, szczególnie w czasie szkolenia, no, kontaktów z takimi dowódcami, którzy mieli do czynienia z różnymi ochotnikami do Legii Cudzoziemskiej. No rzeczywiście element, który wówczas walczył i zaciągał się, no był taki, można powiedzieć, czasami trudny w opanowaniu, więc i metody szkoleniowe były dosyć drastyczne, byli to czasami dosyć okrutni dowódcy. Natomiast pierwsi dowódcy, którzy niestety w pierwszych bojach zginęli, byli przez Polaków bardzo szanowani. Polacy odznaczali się bardzo dużym zaangażowaniem w walkę. Leon Szymański trafił do drugiej kompanii batalionu C, drugiego pułku marszowego, pierwszego pułku Legii Cudzoziemskiej. Tam właśnie znaleźli się Bajończycy. Już jesienią 1914 roku po raz pierwszy na jesieni w walce został ranny Leon Szymański, natomiast rany nie okazały się duże i mógł wrócić do swojej kompanii. Natomiast jego przyjaciel Szujski niestety zginął. Należy tutaj dodać jeszcze o zaangażowaniu
Leona Szymańskiego i innych Bajończyków w trakcie tych walk, jeszcze przed 1915 rokiem, byli bardzo dumni z tego, że są Polakami, że w końcu mogą udowodnić swoją chęć walki o Polskę w walce. Natomiast nie wszyscy legioniści doceniali to ich zaangażowanie patriotyczne w tą walkę. Bardzo często sztandar, który był zaprojektowany między innymi przez Ksawerego Dunikowskiego, był to na amarantowym tle modernistyczny orzeł srebrem wyhaftowany, czasami troszeczkę pokpiwali z Polaków. Pierwszy jego chorąży Szujski, co opisał Wacław Gąsiorowski, musiał sztandar nosić w plecaku. Drzewce były przytwierdzone do taborów, z którymi się Bajończycy przemieszczali, i na różne docinki wielu innych legionistów zwykł mawiać, że nasz orzeł to nie żaba, tylko ptak. Jeśli tylko powietrze poczuje, to przyzwyczai się, czyli jakby zwiastowanie tego, że nasz orzeł przyszłe godło narodowe wzleci i Polska pojawi się na mapach świata. Po tych ciężkich obrażeniach, w których ucierpiał Leon Szymański, kiedy wrócił, najcięższa bitwa czekała jego i Bajeńczyków 9 maja 1915 roku, tak zwana bitwa o Biały Szaniec, o Białe Szańce. W tej bitwie Bajeńczycy zostali przeciwko oddziałom niemieckim wysłani w pierwszej kolejności i udało im się pozycję utrzymać, natomiast zapłacili za to bardzo wysoką cenę. Straty osobowe Legionu Bajończyków, bo tak zwykli się później nazywać sami i tak są określani w literaturze przedmiotu, były tak duże, że latem tę jednostkę rozformowano. Leon Szymański, podobnie jak wielu innych Bajończyków, a zostało ich przy życiu tylko około 50, trafił do szpitala. Był sześciokrotnie bardzo ciężko ranny. Zanim trafił jako jeden z nielicznych do szpitala w Paryżu, był w takich szpitalach wojskowych, wojennych. Warunki, jakie tam panowały, były niesamowicie trudne, jak to zwykle w trakcie wojny. Brakowało wszystkiego, nie tylko medyków, brakowało leków, ale brakowało podstawowych rzeczy, nawet derek, którymi się ranni przykrywali. We swoich nieopublikowanych wspomnieniach Leon Szymański podkreślał, że pomimo strasznych braków tych materiałowych było duże zaangażowanie opieki medycznej francuskiej, ale i sama taka solidarność współlegionistów. Często podkreślał, że pod jedną derką, bo nie każdy ranny miał swoje okrycie, długo przebywał z czarnoskórym Senegalczykiem i musieli sobie jakoś radzić, bo bardzo oboje chcieli przeżyć. Po tym pierwszym okresie Leon Szymański był leczony i operowany w Paryżu, natomiast jego obrażenia były tak duże, że nie mógł już wrócić na front. A po tym, jak jednostkę rozformowano i częściowo Bajończycy udali się, żeby walczyć o Polskę na terenie wschodnim, tam aż gdzie upadała powoli Rosja, część wstąpiła do jednostek francuskich, a tylko nieliczni, jak Leon Szymański, zaciągnęli się do polskiej armii, która była formowana we Francji. Oczywiście do armii wstępowano nie tylko na terenie Francji, do armii przyjeżdżali Polacy, ochotnicy ze Stanów Zjednoczonych, z Argentyny, z Boliwii, z Wielkiej Brytanii. Tę armię, co jest rzeczą już bardzo znaną, w pewnym momencie objął generał Józef Haller i to z żołnierzami generała Hallera, z żołnierzami Błękitnej Armii. Ta nazwa oczywiście pochodziła od mundurów Hallerczyków. Wrócił Leon Szymański w 1919 roku do Polski. Wrócił do Krakowa, tam gdzie się urodził.
ocalały dokumenty, odpis dokumentu, który mówił o tym, że szeregowiec Legii Cudzoziemskiej Leon Szymański ma wszystkie sprawy wojskowe załatwione. Haller ze swoimi żołnierzami wrócił drogą kolejową, dlatego że nie wyrażono zgody, żeby drogą morską wrócił. Obawiano się szczególnie Niemcy zamieszek i powrotu przez teren byłych Prus zachodnich. Leon Szymański początkowo po powrocie z Krakowa próbował szukać pracy. Trafił do nas tutaj na Pomorze, do Torunia, konkretnie do Podgórza, na początku stycznia 1920 roku, w momencie, kiedy już tutaj wojska polskie wprowadziły w życie zasady traktatu wersalskiego. 18 stycznia Toruń wrócił do macierzy. Na początku Podgórz jako jednostka samodzielna był w składzie powiatu toruńskiego. Nie miał jeszcze praw miejskich, które odzyskał w 1924 roku. W 1938 roku został przyłączony do Torunia, dlatego w 1920 roku Podgórz w zasadzie był wsią, chociaż jak słusznie zauważyła pani profesor Agnieszka Zielińska, w spisach funkcjonował jeszcze jako miasto. No i w tym Podgórzu szukał pracy młody Leon Szymański. Że czasy były wówczas ciężkie, na krótko wrócił jeszcze do Francji, udoskonalał swoje umiejętności zdobyte zarówno w szkole ogrodniczej, jak i podczas wielu swoich wojaży zagranicznych. I kiedy wrócił, został pracownikiem i w zasadzie współorganizował Pomorską Izbę Rolniczą, tam kierował przez jakiś czas oddziałem ogrodnictwa. W tym samym czasie, bo w 1922 roku, poznał Franciszkę Tylman. Jest to taka piękna opowieść rodzinna, kiedy u uznanego w Podgórzu i w Toruniu przyszłego konsula honorowego Francji Bronisława Kozakowskiego młodzi, czyli Franciszka Tylman, Leon Szymański, poznali się. Była to miłość spełniona. Założył w Podgórzu Leon Szymański rodzinę. Miał 8 dzieci, których 6 przeżyło, był znakomitym, uznanym i szanowanym obywatelem Podgórza i Torunia. Był ławnikiem w Podgórzu, był członkiem zarządu miasta Podgórz, bowiem do 1938 roku Podgórz był oddzielną jednostką, dopiero później był włączony do Torunia. Natomiast warto tutaj podkreślić zaangażowanie społeczne Leona Szymańskiego tutaj dla naszej społeczności i Podgórza, i Torunia. Stworzył w Podgórzu wspaniałą bibliotekę, stąd moje zainteresowanie Leonem Szymańskim, bibliotekę i publiczną, i Maryjną. Z tej biblioteki korzystali zarówno ojcowie franciszkanie, którzy w 1933 roku odwiedzili bibliotekę i w następnym roku Leonowi Szymańskiemu dziękowali za piękne przyjęcie. Z tej biblioteki korzystała zarówno społeczność Podgórza, jak i także ojcowie Michalici, którzy sprowadzili się na Rybaki. Część tej biblioteki przekazał Leon Szymański księdzu Franciszkowi Nowakowskiemu, który współtworzył Instytut Różańcowy właśnie na toruńskich rybakach. Z czasów Pawlikowic, kiedy był wychowankiem ojców Michalitów, znał Szymański księdza Bronisława Markiewicza, dziś błogosławionego kościoła katolickiego. Znał, jeśli chodzi o franciszkanów, i utrzymywał kontakt dzisiaj ze świętym ojcem Maksymilianem Kolbe. Natomiast z jego wspaniałej Maryjnej biblioteki korzystał już w okresie powojennym, bowiem najstarszy syn Leona Szymańskiego został księdzem. Ksiądz Henryk Szymański w Dąbrówce Kościelnej w archidiecezji gnieźnieńskiej miał zachowany częściowo księgozbiór ojca i z niego korzystał ksiądz prymas Stefan Wyszyński.
O księgozbiorze będę może miała okazję Państwu opowiedzieć. W tym roku miałam mówić na Festiwalu Nauki w Toruniu. Jest to przełożona impreza na następny rok, dlatego tylko parę słów. Ten księgozbiór był kupowany w całości, był to księgozbiór Bractwa Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny. Książki były nie tylko o tematyce maryjnej, ale ta tematyka była główna i wiodąca i były nie tylko ciekawe pod względem swojej wartości maryjnej, ale były również w wspaniały sposób zabezpieczone. Oprawą zajmował się znany w czasach już powojennych, a przecież rozpoczynał swoją pracę w Toruniu jako interligator, Marian Schulz, który później pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej, także właśnie jako introligator. Pięknie książki były zaopiekowane przez Leona Szymońskiego. Był właśnie w Podgórzu także aktywnie zaangażowany w Lidze Katolickiej, w Akcji Katolickiej. Biorąc pod uwagę swoje zaangażowanie w Bractwie Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny, warto tutaj podkreślić, że był przyjaźnie nastawiony do ojców redemptorystów, którzy pojawili się na stawkach w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Podejmował różnego rodzaju działania na rzecz, żeby w Podgórzu powstał drugi kościół, że powstała ochronka, którą prowadziły siostry Serafitki. Długo by można było wymieniać, ile Podgórz zawdzięcza Leonowi Szymańskiemu. No i to najważniejsze, że dla niego hasło „Któż jak Bóg?” miał również odbicie dla wartości tych rodzinnych. Jak już wspominałam, przeżyło sześcioro dzieci. Pierwszy syn Henryk i drugi syn Jerzy pod kierownictwem ojca opracowali wspaniałą mapkę i informator o cudach maryjnych i sanktuariach maryjnych na terenie całej Polski. Miał jeszcze córki, miał córkę Marię Teresę Cieślak, którą miałam okazję poznać, córkę Stanisławę, której wnuczkę miałam okazję poznać. No i najwięcej informacji czerpałam ze spotkań z synem Bernardem Szymańskim, który z rodziną zamieszkuje dziś na Lewobrzeżu, i cenne okazały się dla mnie rozmowy i spotkania z najmłodszą córką, z Aleksandrą, która mieszka z rodziną w Bydgoszczy. Szanowni Państwo, chciałam Państwa zachęcić, żeby Państwo sięgnęli na stronę Książnicy, obejrzeli tam moją prezentację, film redaktor Ewy Jarczyk o wystawie, która no nieszczęśliwie w lutym została ułożona i myślałam, że będzie można ją oglądać dłużej, ale wiadomo, ta sytuacja to uniemożliwiła. Chciałabym zachęcić do przeczytania albo do nabycia książki. Jest to słownik biograficzny powiatu toruńskiego, gdzie znajduje się mój biogram o Leonie Szymańskim. Szanowni Państwo, te moje badania to zapewne początek góry lodowej, bo jest to postać niezwykła. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się wydać te wspomnienia z czasów, kiedy walczył z Bajończykami Legią Szymańską. One znajdują się w rękopisie w urodziny u syna Bernarda, ale u najmłodszej córki Aleksandry znajduje się także niewydany, a przygotowany do druku podręcznik, który zawiera bardzo cenne przepisy, w jaki sposób uprawiać warzywa. To dzisiaj jest rzecz, wracamy do korzeni, na pewno bardzo cenna. No, chciałam bardzo serdecznie wszystkim członkom rodziny Leona Szymańskiego podziękować za pomoc w ustaleniach. Muszę Państwa jeszcze zapewne wielokrotnie podręczyć, bo jeszcze jest parę wątków, które należy sprawdzić, które należy udokumentować bardziej. Natomiast mam nadzieję, że w tym roku niepodległości zwróciłam Państwu uwagę na rzecz, wydaje mi się, zapomnianą, na Bajończyków. Tradycje Bajończyków były w dwudziestoleciu międzywojennym zauważone i kultywowane przez pułki stacjonujące w Brodnie i Dubnie, w pomnik w Warszawie również zawierał sentencję poświęconą Bajończykom.
Czy dzisiaj o nich pamiętamy? Tak wiele ostatnio mówiliśmy i słusznie o Józefie Halerze i jego Błękitnej Armii, ale warto przypomnieć, że 29 z Halerczyków to byli Bajańczycy. Oni jako pierwsi utorowali drogę do Komitetu Narodowego Romana Dmowskiego, do tego komitetu, który nas reprezentował w trakcie prac Traktatu Wersalskiego. To oni sprawę umiędzynarodowienia Polski poparli swoim czynem. Zostali na trwale wpisani do historii, ale nie wiem, czy odpowiednio o nich pamiętamy. Dlatego warto pamiętać o Leonie Szymańskim, który w 1939 roku jako gorliwy katolik i patriota został zamordowany na Barbarce. Te jego czyny zostały zauważone niestety przez nacjonalistów, narodowych socjalistów niemieckich, którzy napadli na Polskę. Także w podwójny sposób ten swój wkład dla niepodległości Polski ten człowiek złożył naszej najjaśniejszej ojczyźnie, zarówno w okresie, kiedy miała wrócić po okresie zaborów, jak i istniała i w trakcie, w wyniku II wojny światowej wybuchu straciliśmy niepodległość. Szanowni Państwo, wszystkim członkom rodziny Szymańskich życzę wszystkiego dobrego na te niezwykłe trochę dzisiaj rozpoczynające się święta, bo dziś pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Cała rodzina Szymańskich wychowana została przez niego w głębokiej wierze katolickiej, takiej prawdziwej. Był to naprawdę Boży człowiek. Życzę Państwu za jego pośrednictwem naprawdę dobrych i spokojnych świąt. I mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo na naszym Facebooku. Będą Państwo mieli okazję wysłuchać jeszcze wielu ciekawych opowieści. Pamiętajcie Państwo, Facebook Książnicy Miejskiej, czwartki o godzinie 18. A o Leonie Szymańskim mam nadzieję, że jeszcze Państwo przeczytają i usłyszą. Mam nadzieję za moim pośrednictwem. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.